Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Księżakiem. Będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych, jeżeli nie najważniejszych. Dokładnie. Zacznijmy od początku. Chcę Cię zapytać o wypadek. Była taka silna ta fala, że rozmyła mi ręce i dalej poszedłem głową, uderzyłem tam w wyprofilowane dno, gdzie była wydma. Natomiast czułem, że się topię i chwilę to trwa, więc dopiero po pewnym czasie ratowniczka razem z jednym z kolegów zaczęli mnie wyciągać z wody. Depresja chyba z 2 albo 3 razy występowała. To tak poważna, że myślałem o samobójstwie. No tak, no sport zawsze odgrywał w moim życiu ogromną rolę i jakby przez długi czas po wypadku szukałem tej możliwości, gdzie by się zaczepić. Początki były trudne, wiadomo, że i ręce, i nogi są jakby trzaśnięte, jak to się u nas mówi. No i pojechałem na ten trening, no i się zakochałem, spodobało mi się. Mam cudowną rodzinę, mam cudowną żonę, mam 3-letnią córeczkę, Helenkę. No i jest dobrze, jestem szczęśliwy. I pracujesz? I pracuję. Prosiłbym młodzież, jak i tych starszych, żeby badali sobie dno przed tym, jak chcą wskoczyć do wody.